Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Far Cry i na samym starcie możecie zostawić lajka, jeżeli podoba wam się seria. A ja was witam w trzecim odcinku, wiem, że są lagi, ale Alt i Enter pomaga nam odpalić full screena. Nie muszę się z tym męczyć już. Właściwie to wbiłem, podszedłem po całą misję, żebyśmy nie musieli nigdzie chodzić. Ubiłem ze dwa rekiny i ulepszyłem pojemnik na rakiety i coś jeszcze, i chyba na amunicję. A my właściwie to wchodzimy do jaskini. Nasza postać powiedziała: ja pierdolę, nie wiedziałem, że ta jaskinia będzie pod wodą. Jest trochę kwaśno, musimy się przez te... Oj, ale czy my damy radę w ogóle? Ty. Może być ciężko, ale się udało, tak trochę na styk zrobione. Chwilę dłużej, chwilę bym popływał na dole i no mogłoby być ciężko. I komentarz możecie zostawić, wpaść na socjale, linki macie w opisie. Tak, a my idziemy po grzybki, które są w jaskini. Skok wiary. Aha. No dobra. Co mamy do stracenia? Oprócz tego, że życie. To nie jest w sumie. Rozumiem, że ja mam się po tych lianach bić, tak? Czy nie? Chyba tak. Dobrze wiedzieć, gra nas powoli, delikatnie sugeruje i uczy nas różnych technik, jak gdzie wchodzić, po co. Idziemy po grzybki. Fajne motyle, w ogóle to jest dobra grafika, to jest gra, kurde, dość stara jest ta gierka, umówmy się. Trochę ona ma lat. Ja pamiętam, jak byłem dosłownie dzieciakiem, więc 13 lat, kiedy w to grałem. Oj. Nie lubię takich misji, w których coś nam się zaraz zacznie pojawiać na mordzie, pewnie coś nam wyskoczy. Jakieś koszmary. Się nawdychaliśmy oparów. Kurde, a gdzie takich grzybki kupić, ty? No. Najbardziej lubię czerwone. Halo? Co tu się kurwa dzieje? Tym wygląda jak domek tego naszego doktorka. Zaraz się pewnie okaże, że tam poszliśmy do tego doktorka, do domku. No to tym nie wiemy, co? Okej, było to na pewno zaskakująco ciekawe doświadczenie. Taki grzyb? Ty, to weźmy więcej, no. No jak? No co ty, chłopy, zobacz. No dobra, nieważne. Nie niszczmy, kurczę, natury. Okej,
Okej, jesteśmy gdzieś przy domu? Właściwie to zielonego pojęcia nie mam. Zielonego pojęcia nie mam, gdzie byliśmy. Gdzie jesteśmy? A, nie mogę wziąć pełen z plecak. Plecak pełen kesu, wypełniony, a spod brzegi. Auto pędzi samo, zmienia biegi. Czy my jesteśmy daleko w ogóle od tego domu? Nie, jesteśmy bardzo blisko. Ciekawe, co jakbym poszedł tędy i znalazł tę jaskinię. No, to było ciekawe, czy była w ogóle możliwość, czy jakby ta jaskinia zrespiła się po tym dopiero jak... Jak dopiero wbiliśmy na fazę i po prostu ona się wtedy zrespiła. Czy może faktycznie szło tędy iść i bez tej całej kascenki. To było ciekawe, na przykład w Far Cry 4 jak na samym początku się przeczeka troszeczkę, to całą grę się przejdzie. Właściwie to on tam chyba mówi, że mamy poczekać i na samym starcie, jak poczekamy faktycznie, to przejdziemy grę. Taki jest easter egg. Tam 17 minut czy coś takiego trzeba poczekać. Nie jest to turbo krótko, no ale 17 minut to też nie jest turbo długo. Pewnie z jeden dzień tam spędziliśmy, zaraz się dowiemy co tu się dzieje. Witam. Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Okej, okay, wróć do Edharda i teraz pewnie porozmawiaj z dziewczyną, porozmawiaj z Daisy. Ty, a co tam stało po lewej? Mąkę giga. Manekin? It's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really... To nasza dziewczyna jest? Jason, what's wrong? Grant, Ah. No. I'm so, so sorry. So that's it? What's this? Tata U, czy coś. I gotta talk to the doctor about the others. You sure? Jason, whoever did this, whoever killed Grant. Vargas, albo Vargas. Jego? Coś takiego. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I can't afford to have Vas's Vasa here. Vas. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for me here. Please, doctor. Vas. Vas? Vas to nie jest po niemiecku, co? Vas. Vas is that. Agnes. Wiesz, jak byłem młodszy, to miałem taki żart. Was is das? It's kutas. Aha. Strasznie cringe'owe, ale był zabawny, jak miałem 8 lat. Słyszę, czuję, że doktorek nam odleci.
Okay. Did you find your friend? Yeah. Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. Tatau. The Tatau will bring you closer. Zew Meduzy. Okej, okay, ruszaj na Meduzę. No najpierw to ja bym ruszył, kurde, i zobaczył, czy mogę sprzedać wszystkie rzeczy tutaj. Fajne jest to, że nie muszę dygać do sklepów, tylko mogę sobie spokojnie tutaj wszystko sprzedawać. Co nie jest fajne, to jest fakt, że... No, widzicie, ile rzeczy tu mamy nazbieranych, tych liści. Wydaje mi się, a ja ich nawet nie mogę, kurwa, sprzedać ogólnie. To jest niestety niefajna rzecz. Uzupełniłbym amunicję, bo jej w sumie nie mam. Zupełnie zapasy. 300 tego. Strasznie dużo siana. Zobaczymy, czy możemy tutaj wykonać jakieś lecznicze tutaj rzeczy. Wykonaj. Potwórzmy te rzeczy, bo zawsze to nas wolni miejsce w eku. Przybliż do slotu? Nie, ja bym chciał stworzyć, ale widzę, że tylko mogę... Albo nie umiem tego stworzyć? Nie można wykonać. Pełny zasobnik. A pełny zasobnik. Okej. No to wydaje mi się, że w takim wypadku jest tylko jedna opcja, którą tak rzeczywiście można zrobić. Wydaje mi się, że to jest opcja nie zbierać już więcej, kurde, liści. Zwierzątka się przydają, żeby je zabijać, bo dzięki temu mamy skóry, ale resztę chyba sobie słuchajcie, odpuścimy. Nowe receptury odblokowane w miarę postępu grze, wykonane miałyby krótkofale kółe. No tak, no to jakby już umiem. Wstępy w grze, jakieś samouczki. No dobra, no to ja chyba już rozumiem wszystko, w sensie wiem wszystko. Zobaczmy, gdzie my się w ogóle mamy teraz udać. Tutaj, okej. Okay. Czy mogę na przykład się tu teleportować? Nie, tylko możemy do jakby naszych kryjówek, tak? Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie szybciej. Chyba, żebym wziął lotnię i tą lotnią by było... byłoby szybciej. No nic, wybierzmy na razie tą drogę. Tutaj zawsze są delikatne ściny. Na samym starcie. Tak, 56 FPS. Wydaje mi się, że jedyny liść, który warto jest zbierać, to jest zielony, bo on nam daje leczonko. A leczenie zawsze jest na propsie, więc chyba będzie zbierany tutaj zielony liść. Pozbierajmy tutaj te skrzynki. Ja nie wiem, czy te skrzynki się, kurde, nie odnawiałem solo. Bo my je wcześniej pozbieraliśmy i teraz znowu możemy zbierać. Co to jest? Czy ma jakby użyć? Co to daje? Dojść z tymi lekarstwami do Flary, nim skończy się czas. No to jest taka nowa aktywność, więc jeden raz możemy takie coś zrobić. Zobaczymy. Przetestujemy, jak to będzie wyglądać, takie nowe aktywności. Raczej nie będziemy robić ich na odcinkach ogólnie, ale z jeden raz możemy chociaż spróbować. Kurwa, ale się ciężko jeździ. Wiaduję, że nie ma tu trzeciej osoby, prawda? A szkoda. Pyk! O kurwa. No niestety, nie uda nam się, nie ma takiej możliwości, utknęliśmy. Oj! Chyba, że to tu, czerwona flara, może to tu. Okej. Okay. Całkiem nieźle nam poszło, plus darmowy kładzik, zawsze darmowy. Tylko trzeba teraz na mapę i zaznaczyć, do jakiego miejsca ma się udać. Punkt orientacyjny, cyk, mamy iść tam. Schodźmy. Skok wiary? Skok wiary, widzowie. Tak też myślałem, że to się skończy. No ale warto było zawsze spróbować. W Far Cry'u na przykład 4, jak skaczesz z takiej odległości z całych tych gór, bo tam się dzieje w jakimś Tybecie, to można tak zrobić. Jakoś się turbo nic nie dzieje, jak skoczysz z takiej góry. Podpala ci się auto, ale potem jak auto ci się ogólnie podpali, to masz z niego zejść, więc opłaca się takie skakanie. Tutaj widzę... O! A wy to kto?
Co to za jakiś tapirur czy coś? O, to są wilki, albo psy. W ogóle to jest specjalna, słuchajcie, O kurwa, szybkie leczenie. O, jeszcze ci! Ekipa! Oj. Leczcie. Cyk. Dobra. Ładuj. Nie spodziewałem się tutaj ekipy. Was, chyba tak. Tak, na pewno was. Teraz mi się was będzie kojarzyć na pewno z tym. Z niemieckim, więc będę wiedział, że was to jest ta postać. Ruszaj na meduzę. Do tego statku chyba naszego, nie? To był chyba nasz statek ogólnie. I oni go chyba przejęli, coś takiego. Tak to chyba wygląda. Ja myślałem, że to jakieś tego, jakieś zwierzątka, z którymi będę mógł sobie... O, kozy. Ja bym te rzeczy pozbierał. Jeszcze raz spróbuję. Najwyżej nie oddalajmy się za bardzo od auta. Tak wiecie, no spokojnie. Weźmy sobie. Wiem, że skóra kozy jest nam teraz potrzebna, ile to. A to nie jest chyba koza. A to jest koza jednak. Tak, możemy prosty kołczan wykonać i to jest na łuk. No na razie nie mamy łuku, więc na kij nam kołczan nie wiem, ale zawsze warto jest zrobić to, bo to zwalnia nam ekwipunek. Jak już zrobimy ten nowy kołczan, to jakby zużywamy tą skórę, którą wcześniej mielibyśmy w menu. Warto jest tutaj robić te rzeczy. No, podoba mi się ta muzyczka. Taka bardzo SpongeBobowa, nie? Jak słyszę tę muzyczkę, to sobie myślę SpongeBob. Ten chłop, co tam próbował, nie wiem, co on próbował, recepturę właśnie ukraść, coś takiego. Plankton. Oj. Droga tutaj delikatnie kręta i wyboista. Oj, my już w ogóle na misji jesteśmy, okej. Nie goni nas ekipa? Nie goni, więc możemy tutaj podejść. Wyjmij aparat, uchwyć wroga. Aha, no tak, zapomniałem, że ja aparatem oznaczam wrogów w ogóle. Ale to jest jeden wróg, no. Rzuć kamieniem, aby odciągnąć. Tak, o tym też zapomniałem swoją drogą. Czy my go chcemy zabić? Chyba tak, co? Nie zamieniamy na kołaszka, ale na pewno pozbieramy sobie rzeczy, bo to zawsze jakiś pitos. Tu chyba coś jest zbugowane delikatnie, mam takie wrażenie. Jest to delikatny bugas. Zobaczmy, czy na górze nikogo nie ma. Wygląda na to, że jest tu tak zwane czysto. Jest tu. Nie, to chyba nie jest nasz statek. Nie, jestem przekonany, że to nie jest nasz statek. Uniknij wykrycia. Okej, czyli tu mamy konkretnie misję uniknąć wykrycia. Dobrze wiedzieć, bo zaraz bym pewnie karabin maszynowy wyciągnął, a tak... Tak zawsze będę uważać. Wyjmij aparat. No zrobiłem to. Wszyscy wrogowie chyba zostali wychwyceni, mi się wydaje. Chodźmy na kłódka. Spróbujmy ściągnąć tych frajerów. Nie wiem, czy uda się dwóch naraz. Rzuć kamieniem, aby odciągnąć uwagę. No, z jednej strony... No dobra, no. Id. O, teraz się tak chujowo ustawili. Szybko. Kurwa, i chuj tam... Z uniknięciem wykrycia, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli nas wykryli, to misja się nie zakończyła. Więc chyba nie trzeba jej robić po cichu. No ja nie jestem fanem robienia misji po cichu, no. Nie jestem, ja jestem do dupy zrobienia misji po cichu. Ja największy, jak widzę tylko karabin maszynowy, no to... No nie mogę się powstrzymać, żeby nie zmasakrować nim wroga. Te chłopy swoją drogą padają dość szybko i to praktycznie na hita. Na kilka hitów nawet z zwykłej tam broni, więc... Okay, Jason. Time to take out those pirates. Tu było tylko tych dwóch gagatków. Niech będzie ciężko bardzo ściągnąć. Chyba, że teraz. To jest ten moment. Jeżeli on tu podejdzie, to...
Nie widzisz mnie, 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 nie widzisz mnie. Myk. Przeszukujemy ciało. A, już, tak? No bo to był ten szef ogólnie. Uniknij wykrycia, skaraj się, aby zabić radio i pozyskać dane. Czyli to nie był ten, którego miałem wyeliminować. Może ty jesteś tym, a może po prostu wszystkich mam najpierw ściągnąć. A może gdzieś w środku po prostu zaraz się okaże, że jest tego. Czy jest tu kto? Chyba nie. A tu? Chyba też nie. Tu nic nie ma ciekawego. Tu... Najgorsze jest to, że pod C mam, a nie pod tego, pod kontrol, kłócanie. Muszę sobie to powoli pozmieniać, bo to tak ciężko na C. No wygląda na to, że kryjowa, znaczy miejscowa została wyczyszczona tutaj z frajer. O, żartowałem. O, żartowałem, na pewno żartowałem. Szkoda, że nie możemy przeciągać ciał jakby. Szkoda, że mi nie zbiera wszystkie automatycznie, tylko... O kurwa. Nie widziałeś mnie, chłopie. Siiiiś. Wiemy, zakradamy się. Ale to ładny, ładnie wygląda nawet. Kurde, jakie to jest dobra grafika. Nie jest może najlepsza, ale jest bardzo w porządku. Zobaczcie, nawet ja se podziwiam, zaraz go zabić. Nawet te wyspy w tle, mimo tego, że może nie wyglądają najlepiej, to wyglądają fajnie. Jest taki, że daleko, nie wiem, mi się to podoba, cała ta grafika. Kod dostępności 2. I co teraz? Staraj się, aby zabić radio, by pozyskać dane. Dobra, no to ci zostali wyczyszczeni. Wyciągamy aparaci i zobaczymy, czy ktoś tu jeszcze jest. Kurde, nie wydaje mi się, że ktoś tu jeszcze był. Żeby udać się na górę. Na górze możliwe, że ktoś będzie akurat. Tylko wolałbym na spokojnie. Czy ja się skradam cały czas? Nie. Teraz się skradam. Okej, okay, muszę zapamiętać, że jak się skradam, to prawa dolna ikona będzie widoczna. O, czyli teraz znowu na ten statek. Dobra, aparacikiem tutaj zobaczymy. Nie no, wygląda, że jest czyściutki statek. W sensie niedużo osób go... O, dzień dobry. No to sobie zaraz do nich podejdziemy. Na razie jeszcze weźmy tu jakąś skrzynkę, przeszukajmy. I możemy chyba iść tutaj. Możemy w ogóle zejść, bo tam na dole jeszcze nie byliśmy. Tutaj małe potknięcie. Niezdarne. To będzie dwóch, będzie ciężko, tak, ale jak on się teraz odwróci i idzie w drugą stronę, to powinno być ok. Czy jak ja strzelę w oksygen, to wybuchnie? Wygląda jakby miał... Winia, miało wybuchnąć. Zabierz dane. No, to chodź tu. O! Uniknij wykrycia, dotrzyj do sterowni meduzy. Nie no, nigdy nie sądziłem, że mi kiedykolwiek wyjdzie jakaś misja kurwa po cichu, naprawdę. Nigdy nie sądziłem, że misja po cichu może kurwa w moich rękach się kiedykolwiek udać. W Cyberpunku też, jak miałem... Cyberpunk to też trochę taki Far Cry, umówmy się. No tylko nowszy, nie? Ale no, bo mniej więcej polega to na tym samym, czyli strzelanie głównie. Z perspektywy FPS, tak? Nie. FPS to jest po prostu gatunek. Jak to się... No z first person, nie? Czyli... FP po prostu. Albo POV. Nie wiem. Czy ma to jakąś w grach komputerowych jakąś specjalną nazwę. To taki trochę taki... Cyberpunk to trochę taki Far Cry i powiem wam, że kiedykolwiek... Starałem się zrobić misję po cichu, to wyglądało dokładnie zawsze tak samo. Zabijałem jedną, dwie osoby i później
Rozpierdalałem wszystkich bazułką i tysiącem dostępnych broni w tej grze. Więc no nie najlepszy jestem w tym. Ale chyba po raz pierwszy dosłownie mi to wyjdzie. No, chyba że tu ktoś jeszcze będzie i mnie zgarnie w środku. Ale wygląda na to, że mission będzie complete. Wolę tu ustawić broń. Pozbądź się posiłków z plaży? Ja lubię posiłki. Kali jeść, kali pić. O kurwa. Takich posiłków nie lubię. Sporo tych posiłków. Mogę się jakby wykilać pod Q? Nie, pod Q się leczę. Nie wiem skąd strzelałem, widzę cię. Gin. Który jeszcze? Ciężko, powiem wam, chyba warto jest zaznaczać wrogów, bo w innym wypadku jest ciężko naprawdę. Skąd ty strzelasz? Kurwa, nie widzę. A stąd! O ty kurczę, gagatku. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirate sent a message about... Jason, Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. Okej, okay, mamy mission complete. Idziemy przeszukać ciała. Mam nadzieję, że nie zaczną znikać. Nie, oj nie, chciałem tego zamienić. Oddawaj moją spluwę. No, dobrze, że przynajmniej padałem na kilka hitów. Gorzej, że... No in general to my też w sumie padamy na kilka hitów. To jest takie... Oni też, no ale my też padamy na kilka hitów, więc to nie jest dobre. Widzę, że dało nam to, gra sprytnie nam teraz pokazała, że siema, możesz ogólnie używać teraz łódki. To jest zajebiste, że tak robi gierka. Tak fajnie nas wprowadza, gdzie wskoczyć, po jakich lianach możesz iść. Nie daje jakiegoś turbo tutoriala, tylko na samym początku łatwo nam pokazuje, co powinniśmy zrobić, a później będziemy mogli sami ogarniać, czy będziemy posiadali tą wiedzę, więc będziemy mogli tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Dobra, nie chcę mi się tych wszystkich skrzynek dosłownie przeszukiwać, więc wydaje mi się, że szybka podróż, nie? Do miasta naszego. Fajnie, że też szybką podróż mogę wykonać z każdego możliwego miejsca. I spoko, bo te szybkie podróże nie jest ich dużo, więc po drodze na pewno spotka nas sporo atrakcji, ale nie będziemy musieli dygać całą tą drogę. Więc okej, jest. Siemalski. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Voss is gonna ransom them and then sell them anyway. Chyba mu się nie spodobało. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyats will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Voss. It'll be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Ty, a mu nie urosły włosy czasem? Good luck. Trochę to tak wygląda, jakby wcześniej miał trochę inne włosy, a może nie zwróciłem na to uwagę. Fajnie wyglądają te włosy ogólnie. Idź do obozu drwali. Da się zrobić, gdzie jest ten obóz drwali? Tutaj, to wydaje mi się, że stąd będzie bliżej. I będzie jakaś chyba taka bardziej przejrzysta, łatwa droga. Idziemy, uzupełnijmy amunicję przy okazji. No właśnie, uzupełnij zapasy, pewka, że tak. Nie, za co ja mam ten kurwa rabat? Amunicja, pokaż. Ja nie mogę, to nie wiem, kupmy jedną rakietę RPG. Tak.
O, a tu już nie mam rabatu. Tam jest zawsze rabat 20%, ale nie wiem za co. Chciałem wiedzieć. Może za otwarte tego. Za otwarte. Za znalezienie, no, jakby tych. Kurde, jak to się nazywa. O, tego. Masztów radiowych. Nie wiem, czy najpierw nie pójdziemy ogólnie do masztu radiowego. Tylko fajnie by się przydała jakaś fura, nie? Tu widzę, brak fury jest na razie. Może gdzieś tam była w tej wiosce fura, ale. Kurwa, jaki ten Farka jest ładny w skitu. Jak śmiga. Teraz. Gość jest. O! Dzięki za furę. Elegancko. O! A to cywile, to chuj. Chodźmy do masztu, bo będziemy mieli wszystko zaznaczone na mapie. Przyjmijmy ten maszt po prostu. Tych masztów ogólnie nie ma dużo chyba, nie? Znaczy, no może na przestrzeni. No nie, no dobra, jest 20 tych masztów, ale jeżeli będziemy sobie robić tak po jednym i mieć wyjebane, to wydaje mi się, że będzie to. Że koks będzie. Po jednym maszcie będziemy zadupcać. Gdzie po prostu będziemy go potrzebować. Oj, chyba nie tędy. Jak się tam dostać na górę? Może tą drogą. Nie mamy mapy. Musimy na wczutę. A tak byśmy mieli mapę i byśmy wiedzieli, jak się tam dostać. Więc te maszty są istotną sprawą, mi się wydaje. Tu jest jakaś jaskinia, widzę. Ale mi się wydaje, że. Oj. Trzeba tutaj do góry po prostu podjechać. Zaraz wykręcę, widzowie. Ty. Oj. Łódź. Dobra, elegancko jest. Dobra, lecimy. Dawaj, dawaj. No i to się nazywa terenuwa. Wkurza mnie ten motion blur. Nie wiem, czy was też wkurza motion blur. Nie za bardzo. O kurwa, wie, że jest maszt jest dopiero gdzieś tam? Ja myślałem, że tu jest maszt na górze. No to fajnie, żebym poszedł. Dobra, to autem to nawet nie ma co tu zjeżdżać, bo. No przynajmniej teraz widzę maszt, no. Mniej więcej będę wiedział, jak tam zejść. Jak tam wejść. Pewnie, że tyle HP. Pewnie, że tak. O! No to moje ulubione rzeczy. Jak się leczymy i nie mamy tych jakby potek, w których wstrzykujemy sobie coś na faście, to chłop nagle tak bierze właśnie rękę i sobie takie rzeczy robi. Interesujące na pewno. To na pewno zapamiętałem Farkę, właśnie ten paluch. Za każdym razem miałem. Wow. Paluch został zapamiętany. Chyba, że mamy najbliżej misy, co mamy? Kurde, tak 50-50, no ale misja jest. Zobacz, gdzie jest masz, chłopie. Dobra, idziemy najpierw zrobić misję. Chodźmy zrobić misję, a później zrobimy maszta. Gorzej, że nie mamy jakby mapy, ale myślę, że damy sobie radę ogólnie. O kurwa, ktoś mnie widzi. Zedy. O! Okej. Okay. No, pewnie, że tak. Cel! Tygrys. Czy pan Tygrys mógłby sobie tym razem odpuścić? Byłbym wdzięczny. Chyba go słyszę. Wypierdalaj. Nie no, proszę, leczenie. Dobra. Ładowanie, ładuj, ładuj. Nie, to jest chłopiec nieśmiertelny. To jest tragedia. Proszę się wypchać. Nie jest dobrze ogólnie, widzowie.
Nie mamy dobrych leczeń, więc mamy tylko takie wolne. Tu leczenie in general jest nieskończone, że tak można powiedzieć. Ja bym go oskurował najpierw. Oprawiamy zwierzę i SS. Szybko, 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 szybko. To jest poziom trudny niestety. Amunicja mi się zaraz skończy. No i miała być misja po cichu, miałem sobie ich zaznaczać po kolei kurczę aparacikiem, ale no nie wyszło. Ciekawe, że oni nadal mogą mnie odkryć, to oni nie wiedzą gdzie jestem jakby. Dobra, no nie mam amunicji w ogóle, więc nie wiem co ja mam ogólnie zrobić. Zamienić na kałacha? Dawaj kałacha, dawaj kałacha, dawaj kałacha, dawaj kałacha. Nie wysadzę was miną. Granatem wszystkich mam pokonać? Kałaszka, kałaszka, kałaszka. Dobra, jest kilka amunicji z kałaszka. A kałaszek jest o tyle dobry, że oni używają kałaszków, więc my będziemy mieli do tego amunicję. Bo będziemy sobie podnosić z nich, o ile dobrze rozumiem to wszystko. Kurwa, chodź tu. No. God damn it. Mam nadzieję, że dobrze rozumiem. Co jest za granat z tyłu? Nie. Co? A w sumie... Tak się załatwimy. Leczonko. Dobra. I mam nadzieję, że teraz jakiś zacznę ogólnie przeszukiwać, to będę dostawał amunicję. Będę? Będę. Nawet nie wiem, czy przeszukując ich, czy nawet nie tylko przechodząc koło nich. Tak, jak przechodzę chyba koło nich, to dostaję amunicję. A nie, dobra, jednak nie. Jednak przeszukując. Więc kałaszek OP, dobra. Teraz już rozumiem. Nie wiem, co to jest, co się dzieje. Co to kurwa jest, ty? Lewitujące ten, śmigło robi ten, molotow. Czy wiedziałeś, że... Ulubionym zajęciem Mołotowa było robienie śmigła? A Mołotow to prawdziwe nazwisko, to był jakiś chłop, który wynalazł Mołotowa, zgaduję. Bo jak masz Kałasznikowa, to też Kałasznikow wymyślił Kałasznikowa. Dziwne, bo jakbym ja coś wymyślił, to co by się nazywał? Czechowski? Bez sensu. Jakby to w ogóle brzmiało. No, strzelam z Czechowskiego. Głupio. Ale to tylko kwestia przyzwyczajenia zazwyczaj. Jak już dużo ludzi zaczyna coś używać, to już sobie zdajesz sprawę, że kurwa, nawet dobre ksywa. Albo dobre nazwisko, albo dobra nazwa. To wszystko zależy od tego, ile ludzi to używa i jak bardzo jest to wbite w umysły ludzi. Wtedy staje się coś mniej cringe'owe i bardziej fajne. Tak samo jak ja na przykład nie lubię mega mojego niku Czechu. Nie wiem, jakoś tak brzmi dziwnie, ale kiedy słyszę to 1000 razy i kiedy zaczynam się do tego przyzwyczajać i kiedy zaczynam jakby używać tego niku, to ktoś jak słyszy Czechu, mu akurat może się wydawać fajne, mi się wydaje takie średnie, ale jak słyszę, że dużo ludzi tak używa mówiąc to, to się zaczynasz przyzwyczaić do tego. Aha, bo oni mieli jakiś alarm i oni go pewnie uruchomili, tak? I co ja powinienem zrobić teraz z tym alarmem? To mnie wykrył. O. Jak tutaj się pozbyć pana alarma? Z dołu? Okej, rozumiem, że nie mogę, kiedy już został uruchomiony, albo coś takiego. Podłóż bombę. Będzie bomba podkładana. Jak to 15 sekund? A ja sobie nie mogę coś z tego wziąć? 10 sekund! Ewakuacja, kurwa! Kiwam w oko. Szybko. Na prawej pa... A, mamy z tego leczonka. Co do kurwy jebanej? Ransom
but we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the past will help you succeed. Poczekaj, bo aktualnie jestem w strzelaninie. Nic nie słyszę go, co on mówi. Ja bym chciał bardzo skórę tego krokodyla, ale coś mi się nie wydaje, żeby mi się to opłacało, więc uciekajmy. Szkoda, że nie da się biegnąć i healować, ale... Dobra, uciekajmy, no kis tam tą miejscową. Nie wiem, że to było tak zaskryptowane, że to się zupełnie przypadkiem stało, ale... No krokodyl to była ostatnia rzecz, którą się spodziewałem tutaj. Straszna różnorodność... zwierząt i roślin ogólnie. Ale bym sobie tu z karabinu snajperskiego postrzelał. Ojejciu. No ale dobra. Nie ma co z kasznikowa marnować w ogóle strzał. Gdzie my musimy się dostać? Tutaj. A czemu tam? Co mamy za misję? Będzie tu napisane? Rozejrzyj się o Sunset Cove. Okej, ja bym odblokował wieżę, zaczekał, aż będzie taki wielki napis kontrolny w prawym górnym i wtedy będzie git. I jak się tu dostać, Aliano? Jak widzicie, bez poprzedniej wiedzy na pewno bym się tutaj nie udał. O tym mówię. Fajnie prowadzi nas ta gierka przez te tutoriale. Co trzeba robić, co nie warto jest robić, co się opłaca. Czemu się tak opłaca? To jest spoko akurat. Ja nie lubię samych tutoriali, które ci mówię. Żeby zrobić to, zrób to. Roślin nie zbieramy. Tutaj akurat pitos możemy podnieść. Plecach pełen niestety. Gdzie jest ta wieża? O, tu jest ta wieża wreszcie. Czy my jak odblokowujemy wieżę, to odblokowujemy jakiś... Koza. Kozy! Czy my potrzebujemy do czegoś kóz? Na pewno wiem, że mam plecak pełen, więc... średnio chyba coś z tymi kozami ogólnie. A. Chyba największy plecak. No nic, no chuj z tym plecakiem. Chyba, że powyrzucam te czerwone różne rzeczy. Da się tu jakieś wyrzucić plecak na łuk? Zobaczmy. Dobra, powyrzucam to, no. Pewnie, że zniknie na zawsze. Powyrzucajmy te gówna. Wydaje mi się, że skóra kozy będzie zdecydowanie lepsza niż jakieś... Bo w ogóle skóry będą bardziej, o wiele bardziej wartościowe niż jakieś liście. Więc na początku nie mogliśmy tego wiedzieć, prawda? Więc... A, jeszcze mamy tu różne rzeczy do sprzedania, ale to zawsze sprzedamy i będzie jakiś pitos. Chodź tu, Mister Koza. Tam one się fajnie zbugowały i nie mają pewnie gdzie dalej skakać. Chociaż to pewnie kozy górskie, więc sobie poradzą. Ale zobaczymy, może są nadal zbugowane i możemy sobie tu ich... je wybić. Nie, pewnie gdzieś zeskoczyły. Kurde. Dobra, będę wiedział, że tam jest ciało, to najwyżej za asę pójdę. Chodźmy na tą wieżę. O! Kurwa. A nawet jak nie żyją, to skaczą. Możesz wykonać... O! Prosta torba na granaty. I elegancko. Pewnie, że wykonaj. I super. I minus dwie skóry, plus więcej granatów. Elegancko. Chodzenie po tych kurde wieżach jest dość nudne ogólnie we wszystkich Far Cryach. Rozumiem, że to jest jakieś takie wydłużenie rozgrywki i tak dalej. Spoko, jak umalski, tylko... No nie wiem, tak średnio jak dla mnie. A mogę stąd skoczyć? Bagowane, S? Może lepiej tam nie skakać, rozejrzyj się po okolicy. Tak, to jest przypomnienie o misji, a Kumalski misję. Nie, chyba musimy stąd zeskoczyć tam. No nic. Zajebiście. Te wieże są zawsze inaczej zrobione i... czasem dość nieintuicyjnie. Czy ja muszę na samą górę iść? O kurwa, chyba tak. Poproszę jakąś drabinę. Dziękuję. Dobrze, że przynajmniej z jazdy, spóźnię z tych tyrolek, to już mówiłem w tych poprzednich odcinkach.
Dobra, pokaż, co my tam mamy na tej mapie. Na co tu można, kurde, polować? Jakie narkotyki brać? Jakie, kurwa, co on ze mną robić? To będzie baza szybkiej podróży? Sukces. Aktywowano maszt radiowy. O kurwa, ile tu jest roślin czerwonych. Elegancko. Punkt umiejętności. W ogóle mamy te punkty do umiejętności, które warto by było rozdawać. Czy ja w ogóle mogę... Czemu jak klikam escape, to mi się takie coś pojawia? Czy jak w ogóle... A, ja mogę sobie zapisać w każdym momencie. O. A, to dobrze wiedzieć w sumie. Tak, bo jak... za darmo w sklepach łuk. O. To i to są bronie, na które ja tutaj liczę. Snajperka. Łuk, to mi się podoba. Mam 46 minut, więc dzisiaj już nie będziemy kontynuować misji. Natomiast jeszcze szczerze mówiąc, z chęcią bym sobie tutaj pozabijał kozy i pozbierał z nich różne rzeczy. Plus pozwiedzałbym sobie, może na coś natrafimy ciekawego. Szczególnie jeżeli chodzi o fabułę dzisiaj, to będzie na tyle. I dalej sobie tylko pogramy tak. A tak sobie tu pochodzimy, tu pozbieramy jeszcze chwilę z 10 minut. O, witam, witam. Pytanie, czy w ogóle my mamy coś do zrobienia z tych kłus. A jeszcze zobaczę, czy w ogóle odblokowała nam się jakby szybka podróż. No nie. Możesz wykonać torba, prosta torba na uzbrojenie. 3 miny, ładunki C4, zajebiście ogólnie. Rozumiem, że... Bo ja też myślałem, że to się będzie zmieniać, że raz będzie rekin potrzebny do tego, raz rekin do tego, ale to chyba jest jakby taki główny zamysł, że na przykład te kozy odpowiadają za dane rzeczy. I one zawsze będą odpowiadać za dane rzeczy. O! Co to jest, kurwa, jakiś legwan? Ty, czemu ten legwan jest w kurwę tanki? Kabum! Weź mnie, kabumni! Mr. Legwan. Może pan spierdalać? Kim ty jesteś? Waran. Jesteś waranem. Może to zabiło naszego tutaj koleżkę. Statału. $1. O, to oni też zabijają legwany. Przeciwnicy. O, to niedobrze. Proszę mnie nie wykrywać. Ciekawe, czy ja mogę się szybko podróżować w momencie, kiedy wykryje mnie przeciwnik. Mam nadzieję, że mogę. Lecz się. Lecz się. Obć. Myślę, że nie da się tak naprawić złamanego palca. Wiem, że wybity się tak da. Zresztą widziałem to w sumie... Ojejciu, aż mnie boli, jak sobie tylko o tym pomyślę. Ale widziałem jak laska wybija kolano. Jej kolano zamiast tu było, kurwa, tu. I ona zamiast wiesz, zwijać się z bólu, to ona wzięła to kolano i tak zaczęła napierdalać w nie, żeby je nastawić. Pojebane gówno. Tymczasem Neymar, kiedy ktokolwiek go popchnie. A to była laska w ogóle, nie? W piłce nożnej. Plus 10 do szacunku. Dobra, weźmy jeszcze zielonego liścia tutaj. Żeby mieć się z czego leczyć przynajmniej. Wytwórzmy tutaj, co możemy wytworzyć. Na pewno lecznicze, bo one nam przy dwa paski... odnawiają, więc jest spoko. Tutaj jakieś kołczany, mam coś do robienia? Nie, wygląda na to, że nie. Tutaj coś, kaburę mogę chyba wykonać, tak? Tak, skórę koźlęca. Solidna kabura, nosi dwie bronie. O, to jest coś, co jest mi potrzebne, tak. Niestety za amunicją teraz jest dość słabo. Więc tutaj dwie takie, że zapiszę sobie. Mogę? Pewnie, że tak. Dobra. I teraz trzeba zrobić tak. Teraz trzeba się udać wbrew pozorom. A co to jest w ogóle na czerwono i na zielono zaznaczone? To znaczy, że dużo jest zwierząt, czy że bardzo niebezpieczne zwierzęta? A może, że dużo przeciwników? A, bo oni mają... A, bo oni tu mają posterunki. Fakt, że jest na czerwono, oznacza, że oni mają tutaj sporo tych posterunków, więc będziemy ich po drodze spotykać dużo. Czyli warto było też te posterunki się nimi zająć.
No to pewnie jest taka misja, to są takie rzeczy, które warto by było zrobić poza odcinkiem. Może poświęcić jeden, dwa odcinki specjalnie dokładnie na to, ale to wtedy bym musiał nazwać te odcinki jakoś, żeby było jasne, co jest grane. Dobra, mamy jeden karabin i ten karabin nazywa się Kalasznikow, więc wydaje mi się, że teraz byśmy wzięli tutaj karabin snajperski, wyrzutnie rakiet jeszcze nie mam. PM-a jakiegoś? Nie, PM do cipy. Taka broń też do kitu. Wydaje mi się, że normalny karabin snajperski. Możemy dostosować go? Brak sprzętu. No nic, to użyjmy i wrzućmy sobie tutaj, zajebiście. Plus jeszcze bym ulepszył karabin szturmowy, AK. A brak sprzętu. Właśnie to jest ten problem, no weźmy zacznijmy używać tej broni, tego STG, a najwyżej jeżeli będzie, zabraknie nam amunicji, no to po prostu sobie, wtedy przejmiemy to, co oni mają jakby w eku i zaczniemy od nich zbierać różne rzeczy. To się rozumiem nie różni niczym, czy różni się tu czymś. Są to jakieś tańsze rzeczy albo coś? Towary jakie? Uuu, tu mogę lekarstwa kupić i kamizelkę kuloodporną. Nie wiedziałem o tym. I broń modyfikowaną. O kurwa, ty, piątak. Kanon. Okej, okay, mapy możemy też kupić. I co to nam da? Mapa z łupem w rejonie stacji. Przedmioty kolekcjonerskie. Na jakimś kartonie w ogóle. Strasznie długie, drogie. Weźmy, kupmy kamizelkę kuloodporną. Lekarstwo, bo... A może w sumie tam możemy w tym. Czekajcie, to jeszcze... a tu jest jakieś narzędzie, co to w ogóle daje? Palnik, a to pozwala naprawić każdy pojazd. Ja go mogę jakby używać? Ale to tak... Tak średnio bym chciał. Łuk. No, łuk. Kurwa, łuk jest w sumie dobry. Bierzemy łuka zamiast karabinu snajperskiego? Proste, że tak. I weźmy jeszcze, dostosujmy go i coś. Celownik wyborowy albo celownik z czerwoną kropką. Tam daje większą celność. To nam daje większy zasięg. No, wydaje mi się, że celność jest dość ważna, więc kupmy ten łuk i zobaczmy jeszcze, jak się z niego strzela w ogóle. Umiotarz ognia, zajebiście. Zobaczmy. Ta, ja wiem, że Radio Towers będzie robione normalnie po streamku. Będzie po streamku robione. Chciałbym się jeszcze do bazy udać. Zabarykadowane drzwi z tej strony, niestety. Zobaczyć, czy ja po prostu jestem debilem, czy... A, no jestem debilem, bo tu też możesz zjeżdżać. Też sobie możesz kupić różne rzeczy. Okej. Okay. To nie wiem, po co jest ta laska. Dumnie do końca. Może czasem będą po prostu sklepy zamiast baz szybkiej podróży. Nic, przytrzymaj tutaj, przetestujmy najpierw łuk. Tylko... Nie wiem, ja się naprawdę muszę daleko oddalić, widzę. A, ja nawet nie mam strzał, tak? Ale wygląda na celnego gagatka ten łuk. Uchwyciony strzały później, tak? To akurat fajne. Jaka jest szansa na to, że się zepsuje? Mała, zawsze mogę ją ściągnąć. Fajne. Dobra. To by było właściwie tyle. Tej broni już nie musimy dostawać, bo była używana. Widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie. Pamiętajcie, że możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Wpaść w linki w opisie. Ja wam życzę miłego dnia oraz miłej nocy. Zobaczcie sobie też na inne serie. Mój drugi kanał, Twitch, Twitter, Instagram. Do zobaczenia. Cześć.